Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Ciupaka. Link w opisie. Rzucamy dwa razy symetryczną sześcienną kostkę do gry. Prawdopodobieństwo otrzymania pary liczb, których iloczyn jest większy od 20, jest równe. Czyli tak, mamy najpierw omegę do ustalenia, czyli liczbę wszystkich możliwych zdarzeń. Rzucamy dwa razy sześcienną kostkę do gry. Za pierwszym razem mamy 6 możliwości, za drugim mamy 6 możliwości. 6 razy 6 daje nam 36 możliwości, to jest nasza omega. A teraz szukamy prawdopodobieństwa otrzymania pary liczb, których iloczyn jest większy od 20. Można to zrobić tabelką. Jak to się stanie, to niech sobie wypisze te liczby. Ja proponuję to zrobić na podstawie tabelki. Jest to troszkę bardziej żmudne, ale dokładniejsze. Taką metodę polecam. Mamy możliwości za pierwszym rzutem. Tu będzie pierwszy rzut, tu będzie drugi rzut. W pierwszym rzucie mamy jedynkę, dwójkę, trójkę, czwórkę, piątkę, szóstkę do wyboru. W drugim rzucie też mamy jedynkę, dwójkę, trójkę, czwórkę, piątkę, szóstkę do wyboru. No i teraz zobaczmy, w której opcji, może jeszcze podzielmy sobie to na kolumny. Sprawdzimy teraz, w których kratkach będzie spełniony nasz warunek, czyli żeby iloczyn był większy od 20. No to po kolei jedynka z jedynką nie. Jedynka z żadną z liczb z pierwszej kolumny nie tworzy iloczynu większego od 20. Dwójka też nie, trójka też nie, czwórka zaczyna tworzyć. Zobaczmy, 4 razy 5 to jest 20, my szukamy większych od 20, czyli 4 razy 6 to 24 spełnia. Później piątka z piątką, 5 razy 5 25, 5 razy 6 30. I później szóstka, szóstka z czwórką to 24, szóstka z piątką to 30, szóstka z szóstką to 36. Mamy tutaj ile możliwości? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć możliwości. Prawdopodobieństwo naszego zdarzenia A to jest 6/36, czyli 1/6, odpowiedź A.